Jestem aktualnie w mieszkaniu, w którym pojawiły się pluskwy. Mieszkanie składa się z trzech pokoi. Z tego, co deklaruje klient, w jednym jest największy problem. Dlatego zacznę przeszukania właśnie od tego pokoju. Obróciłem już łóżko, żeby poszukać podejrzanych miejsc. I na pierwszy rzut oka już rzucają się odchody pluskiew. W tym miejscu te czarne plamki to są ślady po odchodach. I w takiej sytuacji zawsze warto przejrzeć takie zagięcia, załamania, ponieważ tam mogą kryć się jakieś owady. I proszę bardzo, tutaj mamy pierwszą pluskwę, obok są jajeczka. No i wzdłuż szwów lecimy w dół, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie kryją się jakieś inne. W tym miejscu widać masę odchodów. Zobaczcie, jaką tutaj mamy malutką pluskwę. Jakiś czas temu wypluła się z jaja. Najprawdopodobniej pierwsze lub drugie stadium. W tym miejscu mamy dwa jajeczka. Zobaczcie, jakie są mikroskopijne. Na tą chwilę nie ma tragedii. Dwa owady, osobnik dorosły i pierwsze lub drugie stadium. Dużo odchodów i jajeczka. Poszukam jeszcze dokładniej, może uda znaleźć się jakieś następne owady. Niektórzy mówią, że pluskwy to owady powolne. Zobaczcie, jak szybko zapieprza ten osobnik. Literatura naukowa mówi o tym, że pluskwa w minutę potrafi przebyć dystans około 2 metrów, więc na tak małego owada uważam, że to bardzo dużo. W przypadku tego pokoju problem został potwierdzony. Z tego, co deklarował klient, tam był problem największy. Są pozostałe dwa pokoje, w którym znajduje się po jednym łóżku i teraz przejrzę pozostałe pokoje i pozostałe łóżka i zobaczymy, czy tam są jakieś pluskwy. Standardowo łóżko stawiam sobie w ten sposób, żeby mieć dostęp do wszystkich newralgicznych miejsc. I analogicznie jak w przypadku tamtego łóżka, oglądam sobie wszystkie szwy, pęknięcia, załamania. W przypadku tego łóżka widać, że wszystko jest w porządku. Przechodzę do ostatniego pokoju. To łóżko wyposażone jest w zdejmowane boczki, które wyglądają w ten sposób. I warto sobie zawsze taki boczek zdjąć i przejrzeć. Pluskwy bardzo często lubią chować się właśnie w tych miejscach, więc warto zobaczyć, czy tam coś się nie kryje. No i oczywiście te miejsca po nitach, po szywkach. To też są częste miejsca, ale tutaj widać, że wszystko jest w porządku. To są jakieś paprochy. Tutaj się nic nie dzieje. Mieszkanie to przykład tego, że nie tylko w trudnych warunkach życiowych, ale w normalnym, ładnym mieszkaniu, które niedawno przeszło generalny remont, także mogą pojawić się pluskwy. Z rozmowy z klientem uzyskałem informację, że jest to osoba, która często podróżuje. Stąd bardzo prawdopodobne, że pluskwy zostały właśnie przywiezione z podróży, ponieważ skala tego problemu nie jest wysoka. Mieszkanie jest ładne, czyste, schludne, zadbane. Meble, łóżka, wszystko jest nowe, a mimo wszystko problem z pluskwami występuje. Sytuacja potwierdzona, robale stwierdzone, nie pozostaje mi nic innego jak przebrać się i wziąć się do roboty. Robota zrobiona, ja lecę na kolejne zlecenie. Dzięki, że byliście, do zobaczenia i cześć.